Dzień dobry, kolejny mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Dziś jesteśmy w Bielsku Białej, pod Beskidzie Bielsko Biała. Klub obecnie drugoligowy kontra klub z ekstraklasy Zagłębie Lubin z nowym szkoleniowcem Marcinem Włodarskim. A dzień dobry Państwu mówią Dariusz Dudek, Marcin Fedek. Idealne warunki do dzisiejszego grania. Miejmy nadzieję, że poziom będzie ekstraklasowy. Jestem podekscytowany tym, co mnie czeka w najbliższym czasie, mówi nowy trener Lubinian. Na pewno to jest dla nich dobra informacja, że przychodzi szkoleniowiec, których doskonale zna z gry w młodzieżowych reprezentacjach. Teraz atak pozycyjny, Radwański! No to powinien być gol, świetnie rozklepali to w 16. Ale świetna interwencja Wieczorka, tutaj pokazał naprawdę duże, duże umiejętności. I szybka kontra. Zagranie do Abate. Abate jeszcze wykłada piłkę. Piernat! Ciekawa kombinacja. Misztal tyłem do bramki. Świetnie zgrał to do Biernata. Biernat jednak chyba za bardzo odchylony. Lucjan Klisiewicz przeszedł ze Stalowej Woli. Klisiewicz! Celny strzał na bramkę. Celny, ale raczej nie mógł Burica zaskoczyć. Wprawdzie, tak jak mówiłem, zagrał tylko w jednym meczu. Jasmin Buric z Legią w pierwszym meczu sezonu. Uwaga, teraz dobre podanie do Bednarskiego. Bednarski potrafi zrobić z tego użytek. Bednarski do Abate. Abate nie trafił w piłkę, a potem jeszcze się od niego odbiła i spokojnie mógł złapać ją Jasmin Buric. Misztal. Zobacz, kto ma piłkę. Po raz kolejny o tym mówimy. Misztal do środka. Abate źle to przyjął. Jest jeszcze Gołuch. Gołuch Buric. Było blisko. Kolejna świetna akcja, jeżeli chodzi o wyprowadzenie tego ataku szybkiego. Tutaj Misztal czeka na zawodników tych swoich ofensywnych, do których mógłby podać. Zagłębie Lubin. Jest okazja. Dobry powrót Misztala, ale wyłożona piłka. Sejk chciał to przełożyć. Nie ma rzutu karnego. Nie ma absolutnie tutaj mowy o przewinieniu. Dobra, teraz próba, będzie szansa. Abate Buric. Jednak szybszy, już przewidział to podanie prostopadłe, zareagował Jasmin Buric. Jakby nie patrzeć, dwukrotny mistrz Polski z Lechem Poznań. Mnóstwo sezonów spędzonych w Kolejorzu, w Zagłębiu Lubin to jego trzeci sezon. U17, 16, 17. Tutaj można powiedzieć, że tak trochę wyprofilowali tego trenera pod młodzież. Słowenii. Uwaga, stały fragment, dośrodkowanie miękko, w pole karne nie doskoczył Bednarski. Jeszcze strzał, jeszcze tutaj próba strącenia piłki głową, ale Buric poradził sobie i teraz rozpoczyna szybko akcję swojej drużyny. I tutaj zdecydowanie na obieg włączył się Mata. Dobra interwencja Wieczorka, jeszcze podbita piłka. Nalepa musi zwrócić uwagę, aby nie tracić piłki w takiej sytuacji. Kusztal ładnie to zrobił. Kusztal do Mikołajewskiego. Mikołajewski chciał się obrócić i to jest rzut karny. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ale szansa teraz przed Mrozem, a też przed Wieczorkiem. Popatrzmy. Mróz czy Wieczorek? Wieczorek! Kapitalna interwencja. I tak się ten chłopak wprowadza do zespołu. Ależ kapitalna obrona tego zawodnika. Świetnie na linii gra ten młody chłopak. Ja pokazuję trener Bredę, żeby weszli piłkarze. Dośrodkowanie. Jest okazja i znowu kapitalna interwencja Wieczorka. No, podobno w ostatniej kolejce, w meczu rezerw, bronił fenomenalnie. No to teraz potwierdza, że jest w znakomitej formie. Kolan, jest zagranie do środka, Mróz. Pokazuje się Mikołajewski, jest zagranie do Wdowiaka. Wdowiak, dobra sytuacja. Wdowiak nad poprzeczką. Pierwszy jego transfer zagraniczny. Spalo Suery, dośrodkowanie, będzie szansa, nie ma gola. Teraz nie wiem, czy Buric, czy Słupek, ale wydaje mi się, że Buric to obronił. Bliski przejęcia piłki, teraz błąd, co zrobi Tomczyk, Tomczyk, Tomczyk! Nie wykorzystał tego prezentu. Błąd był. Kolejny błąd, zagranie, ale Buric łapie. Dobra decyzja Zająca. Marcin Włodarski w najbliższym czasie chce przejść na granie trójką z tyłu, ale teraz kapitalnie zrobił to Rydberg, tylko że nie trafił w bramkę. Fajne wejście. Przedryblował dwóch zawodników, to jest to, o czym mówiłem. Potwierdził
to, że potrafi. Urwał się jednemu, urwał się drugiemu, zejście do środka. Teraz niedokładnie, niewiele brakowało, żeby ta piłka wróciła. Teraz w ostatniej chwili źle Biernat i w zasadzie ratuje wieczorek to nieporozumienie. Co tutaj Biernat wyprawia, no. Nie odebrał piłki Mikołajewskiemu, już Adamczyk od razu zagranie w przód, zabiera się z piłką, tutaj przewracany przez Gacha. I to jest czerwona. Podwójny błąd Gacha. Czerwona kartka będzie. Gach już miał żółty kartonik. Kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie. Najpierw w środkowej strefie, kiedy zaczął dryblować między czterema zawodnikami Zagłębia. Odskoczyła mu piłka, a potem chciał naprawić swój błąd, faulował. To raczej pod Beskidzie się już nie podniesie. Wycofana piłka, popatrzmy, Radwański płasko broni wieczorek. Świetna kolejna interwencja. Czwarta w tym meczu. Powiem tak, tata Tobi będzie z niego dumny po tym spotkaniu, o ile dotrwa do rzutów karnych i zobaczymy, co będzie dalej. Stały fragment, Mrsić. Pięciu piłkarzy na linii, Mrsić mocno to podkręcił, Buric o poprzeczkę. Może teraz dośrodkowanie w pole karne, próba podbicia piłki przez Nalepę. Koniec, mamy rzuty karne. No to oglądamy, pierwszy rzut karny, jest wieczorek. Wieczorek łapie piłkę! Po raz drugi w tym meczu obroniony rzut karny i to Dąbrowskiego, kapitana drużyny Zagłębia Lubin. To jest jego pierwsze spotkanie. Popatrzmy, Tomczyk czy Buric! Od Beskidzie prowadzi 1-0, idzie Mikołajewski. Dobre uderzenie Tomczyka, tutaj wyczekał Jaśmina Buricza. Słyszymy, Krystian Wieczorek na trybunach. Mikołajewski, Wieczorek, spokojnie. Mikołajewski, Wieczorek wyczuł ten strzał, ale Mikołajewski uderzył precyzyjnie pod poprzeczkę. Mamy remis, ale ze wskazaniem na razie na gospodarzy, chyba że... Marcin Biernat. Doświadczenie kontra doświadczenie. Tak. Już jeden kapitan dzisiaj został zatrzymany. Biernat czy Buric? Biernat! Ależ to pięknie wykonał! Trochę się bałem, bo jednak obrońca zawsze w takich sytuacjach, no ta noga może zadrżeć. Mamy 2-1 dla Podbeskidzia. Marcel Reguła, ufa mu Marcin Bodarski. Reguła i znowu wyczuł miejsce oddania strzału, róg. Horwat czy Buric, Mrsić? Na razie pewnie wykonują te jedenastki gracze Podbeskidzia. Ale dobre uderzenie. Hubert Adamczyk. Wtedy też były inne przepisy. Adamczyk i znowu miał to na ręku Wieczorek. Znowu ale Adamczyk trafia. Jeszcze dalej. Dobrze, że się zmieniły te przepisy, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. Majsterek. Naprawdę grał dobre spotkanie. Jan Majsterek. Czy podwyższy? Czy wyrównał? Podwyższy? Buric broni! 3-3! Ale Podbeskidzie. A Wieczorek na razie ma spokój. Pokręcił głową, popatrzmy. Czy Radwański, doświadczony, ograny. Znakomity piłkarz pod względem technicznym. Radwański! Ależ huknął w samo okienko, ale znowu wyczuł ten strzał Wieczorek. Tak, aż... No nieprawdopodobne uderzenie. Już taka lekka prowokacja. Podszedł Buric do młodego rywala. Jest zając. Prowokuje, to jest gra nerwów. Radosław Zając. Kolejny młodzieżowiec, który podchodzi do jedenastki. Czy to będzie koniec? Czy Zagłębie po rzutach karnych jednak wyeliminuje drugoligowca? Zając i Buric, Zając! Co też zrobił Zając w tym momencie? No tak zepsuł te jedenastki, to powiem szczerze, dawno nie widziałem. Drugi raz Krzysztof Predę przegrywa z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski. Tym razem po rzutach karnych, nie w dogrywce.